prawie mi wybuchło oko, nie? Kurwa, ja miałem forehands. A pokaż te... Miałem słabe widoki, nie polecam generalnie. A dwa gry? No na razie tu nie ma nic, nie? Ale zgubiłem telefon, no nie? Ale jeden też ja już biorę. Będzie mieli taką srakę, że... Saszka wjeżdża i rozjeżdża. Kurwa, ludzisko, wyprowadzka. Dzisiaj za 10 minut muszę chuj sportowych rzeczy sobie biorę, bo będę dużo trenował. Naprawdę w zajebiste miejsce jadę. Kurde, wyprowadzka, szykuję, kurwa. Mam ogólnie rejestrowany bagaż wykupiony, ale myślałem, że jeśli to jest plecak, no to zabiorę go jako pokładowy. A się okazało, że tyle rzeczy tam się zmieściły, że zobaczcie, jak on jest ogromny na tle tego, nie? Wiesz, że na lotnisku się okazało, że można kłódkę kupić. Kupiłem kłódkę za 50 zł. No i teraz już solidnie wygląda, z kłódką nie usadnie. A kluczyk schowam tutaj, żeby nie zgubić. Ale mnie ziomeczek, że spotkam, z lotniska zabrał. Prosto, zobaczcie, żywy i zdrowy, ja to pytacie cały czas. A co, kurwa, myślicie, że ja, kurwa, będę gorzej żył niż większość Polaków? Ni chuja. A wiesz coś po indonezyjsku, dawaj coś po balijsku, po balijsku. Terima kasius. Kurwa, najgorszy lot w życiu miałem, normalnie prawie mi wybuchło oko, nie? Masakra, jak ja to przeżyłem, nie wiem. Nigdy w życiu, kurwa... Nie polecam wam latać, jeżeli macie zapchane zatoki. Ja nawet nie wiedziałem, że mam ich zapchane. Naprawdę, kurwa, przy wzlocie i lądowaniu tutaj mi normalnie, kurwa, powietrze się nazbierało. Oko, kurwa, puchło, prawie wychodziło, bo nos miałem zatkany i musiałem normalnie tak sobie przypychać, kurwa, oko i normalnie słyszałem, jak powietrze przez nos wychodzi, ale tak kuło, że miałem wrażenie, że mi wybuchnie oko, nie? Masakra. Ale pomijając, najlepsze przed nami. Kolejna edycja Love Island, cała ekipa, czekamy na kolejnych uczestników. All Stars. Basenik jest, teraz jeszcze dupeczki tutaj przyjdą. Żartowałem, Julia, jak coś? Ja jestem single. Tutaj męskie towarzystwo, to będzie wyjątkowa edycja Love Island. Mam miejsce na swojej klacie na kolejne literki. Mam miejsce w swoim łóżku na kolejnego geja. Ale widzicie, jak już wszystko się rozbudowało, kurwa? Patrz, jak się rozbudował. Tam są drzewa. Patrzcie, jak chłop się rozbudował, kurwa. A, to. No, tak, żeby było widać. No i kurwa, jedziemy już na masaż do transwestytu miejscowy. Kurek, Daniel nam zawarł. Ten pies ugryzł, nie? Kurwa, ja miałem forehands. A pokaż, gdzie jest ten facet, którym Iwanu masował? W końcu mi ktoś konia zwalił, już nie samemu, kurwa. Ale ta dupa cię nie boli po wczoraj? W końcu się znalazł kozak na mojego kozaka, kurwa. Bleć, my możemy próbować ci, wylogi IRL. Bleć, to nie można szerszej szejty. Szerszej szuciągu, nie wiem, jak nie wiem. No wiem, że tam zali coś te. Teraz idziemy do galerii, ale ja już nie mogę słuchać. Tylko cały czas obgadują mnie za plecami tam. No tak wygląda Burger King właśnie. Takie zestawy kupiłem sobie. To jest kurczak smażony, ryż, który rękoma jesz i taki burger. A naprawdę Iwan mówi, że jest mega chujowy. Chujowy, nie? Chujowy. Ale ty mordę masz rozczone nierki. Kotlet jak z Biedronki jest, frytki są dobre. Ten sobie patrz ile naprawdę, bo masę robi. Od cukru wpierdala pół kilograma dziennie chyba. Nie, ja tylko kawę sobie kupiłem. Gdzie tu można przyjechać? No chwila, moment, dosłownie 5 sekund na decyzję. Jak nie zdążysz, to będziesz mokry, kurwa, jak mokry pies. Mam wrażenie, że tutaj naprawdę wszyscy lokalni ludzie umieją bardzo ładnie śpiewać. W każdej knajpie, kurwa, taka muzyka. Nawet ja. Najebane, to do domu. Co? Ile to kosztuje?
kosztuje? Stówka. A, to jeszcze kosztuje? To jeszcze złoty? Stówkę. No ja chcę taką samą. To jest życie dopiero, co? Ciężkie życie, ciężko nam się tutaj żyje. Mimo słabe widoki, nie polecam generalnie. Nie polecam. Nie. Naprawdę tak. Nie polecam, bo tutaj wiecie co, to jest taki problem, że to ciężko zacząć cokolwiek robić, wiecie, tu cały czas odpoczywasz, to jest... To jest ciężka praca, ciężka. Takie odpoczywanie, tak. Naprawdę. Bo to też praca, ja bym też no. To zaliczył do pracy. Bo tylko, tu walczysz sam ze sobą cały czas. Tylko, że to nie daje ci pieniędzy, to jest... Tak. Ale daje wspomnienia, więc to jest ważne. Cały czas na biegu, cały czas w biegu, kurwa. Mamy ile godziny czasu? Kurwa, musimy zdążyć. Sasza zawsze spóźnia się. Jo, ja zawsze spóźniam. Na szczęście mamy 3 minuty, oj, 3 km do Sawaja. Taki kurwa zajebisty fancy klub, wiecie. I po prostu mamy okazję wejść tam za darmo. Wiecie, za darmo to zawsze kurwa fajnie. Wiadomo jak trzeba. Ale nie możemy się spóźnić. Trzeba wejść za darmo i zaoszczędzić 100 na wejściu każdy z nas. To 100 zł. Bo my jesteśmy takie złotówy. Że jak możemy 100 zaoszczędzić, to zaoszczędzimy. Nazywa oszczędność, bo jeżeli się pije na pusty żołądek, no to szybciej się upijemy, tak? Tak, ale i tak teraz street food gdzieś złapiemy takie, wiecie, przy ulicy i będziemy mieli taką srakę, że... Ale tam są ekskluzywne toalety, więc tam może usiąść sobie i można... Tam sama przyjemność. Tak. No, Iwan nam zarezerwował, żeby blisko było z klubu wracać. Taki penthouse, chcieliście. No, Iwan... A mówiłem, weźmy 2 osobne, to kurwa nam... A, no, miałem 2 osobne, ale to chyba... A nie. No nie. No tak. A tylko widoki, chcę widoki. Czy będziecie się ruchać ze sobą, bo widzicie... O, kurwa, patrzcie, widok, zaraz. Kurwa, jaki basen ty. Ale tak naprawdę my potrzebujemy tutaj tylko, żeby rzeczy zostawić. Tylko rzeczy zostawić. To tam uważaj swoim mieczem, nie? Będziesz spać. Ja nie muszę uważać, ja go zostawiłem w Polsce, kurwa. Moja Juleczka trzyma mojego miecza, kurwa, pod sejfem. Tak, pod swoim bandotem. Dobra, dzisiaj striptease time. A ty nagrywasz? O to teraz ty striptease, ja nie nagrywam. Dobra, ja jestem panna, ty możesz na dół. Na dół chyba. Zarezerwowałem coś. Dobra, czy nie mamy czasu, zbieraj się, już nie mamy czasu. No, zdążyliśmy. Także nikt nas nie musiał płacić, kurwa. Najważniejsze, że hajs został zaoszczędzony, co nie? To jest najważniejsze w dzisiejszym dniu, że hajs został zaoszczędzony. Jesteśmy w fajnym miejscu. Przygoda ludziska, kurwa, impreza zajebista, w ogóle w sumie klub zajebisty, wiadomo, ale zgubiłem telefon, no nie? Swój iPhone 14, kurwa, Pro. W sumie, kurwa, nowej prawie co. Ale najważniejsze te materiały, tam faktury, dokumenty, których ja niektórych nawet nie mam już na rękach, tak naprawdę. Faktur to w ogóle nie mam nigdzie, tylko na tym telefonie. Masakra, ale udało się, jeszcze okazało, że zgubiłem, bo nie w klubie, gdzie wywijałem, a tylko... U kierowcy, tak jakby Ubera powiedzmy, Grab, go wziąłem, to są swoje aplikacje, tak jakby Ubera powiedzmy jechaliśmy. I się udało skontaktować się z nim, jakoś tako, bo on trochę po angielsku chujowo gada, tak jak przez czat, bla. Ale się okazuje, że ma ten telefon i nam go przywiózł normalnie. I tam mu zapłaciłem, no tam po prostu tak jakby, nie wiem, powiedzmy, odbymiały się, jak za 5 kursów mu zapłaciłem się dodatkowo, no.
ale był tak uciszony i kurwa, naprawdę uważam, że trzeba było jeszcze więcej dać, ale tak jeden zbieraliśmy. Ale kurwa, on był tak uciszony, jakby kurwa będzie już pracować nie będzie, nie? Ale ja też jestem nie, będzie, bo jeszcze zapraszam. A, bo się dajcie. Nie mam tak. No to jeszcze raz zrobić stówę teraz. No. Ale naprawdę po prostu jestem tak uciszony, bo w swojej głowie naprawdę zaakceptowałem, że jutro wydaję kolejnych 5 kafli, no bo ja muszę mieć telefon. I muszę mieć z dobrym aparatem, to tak, żebym musiał brać teraz już 15 raczej. No kurwa, po prostu normalnie zawsze dziełem 5 kafli, nie? To tak jakbym ja się czuję, bym zarobił 5 kafli teraz. Imprezkę imprezką, wypady wypadamy, ale dzisiaj jest ważna rzecz, bo idziemy co podpisywać najważniejsze dokumenty, kupno-sprzedaż nieruchomości na Bali. I teraz będą oficjalne gratulacje od tego pana. A jak dobrze wyglądasz, to ładna koszula. Też, no kupiłem sobie za 100 funtów. Dobra, lecimy. Poglądamy teren, bo też zajebisty projekt teraz powstał, mam do niego wyjątkowy dostęp, price list. Zanim te mieszkania wyjdą w sprzedaż oficjalnie, to ja już dostaję na nich zniżki. Dostaję kilka mieszkań, które należą dla mnie, konkretnie dla mojej jakby oferty, żebym ja ich sprzedał. Będziemy podpisywać dokumenty. Co i co, jest? Cały hajs kurwa w pizdu, tak? Proszę się jebać. Wszystko co się dziwi, to nie ma tego kurwa. Mam mieszkanie na Bali. No teraz tym autobusikiem i idziemy, oglądamy cały teren Nuanu projekt. Zobaczycie teraz wyjątkowe miasto. Miasto w mieście, które będzie tworzone całkowicie na ekosystemie, wszystko elektryczne, słoneczne baterii i największych, najbardziej jakościowych i luksusowych warunkach. Uniwersytet, przedszkole. And they have very big A jeszcze nie wiem, ale widzę jakieś łóżko, jakąś sypialnię. Chcesz skorzystać? So, it's good for sunset. You see the sunset? And here, when they have a party, this is like a gym. Właśnie już jest w procesie jedna z najlepszych inwestycji przy Nuanu miasteczku, tak to nazwie. I tutaj apartamenty zaczynają się od 150 tysięcy dolarów, jeżeli jeszcze są takie ceny, ale to sprawdzę. Także szybciutko decyzja, bo zostało jakieś, nie wiem, 15. Ale jeden też ja już biorę, także 14. Dobra, no to mniej więcej tak wygląda na razie 3 miesięcy pracy, ale tutaj początki długo zajmują, ale potem to się rozpędzają, że zazwyczaj za rok, ale w tym wypadku za półtora czy tam 2 lata, no to już będzie stał cały projekt. I ogólnie to całe miasteczko będzie się rozbudowane, to jest jeden kompleks, tam potem drugi będzie budował się, tam trzeci, czwarty, piąty, to będzie całe miasto, ekosystem, cały ekosystem będzie stworzony. No dobra, to może powiedz mniej więcej, jakie pierwsze wrażenie o tego, co zobaczymy. Czyli co, wiesz, że to mniej więcej 3-4 miesięcy dopiero się buduje, ale no co myślisz? No na razie to nie ma nic, nie? Tam będzie mój apartament i będzie tam wejście do basenu. Więc czekam z niecierpliwością, bo mam nadzieję, że nie kupiłem samego dołu pola, nie? Więc, nie, ale myślę, że chyba będzie. Ale nie jest najgorzej, jak coś, co sam się dobudujesz. A tak. To no, będzie, że kawałek ziemi. Mam kasę, więc tam jest mój kawałek ziemi na 28 lat. Tam, no, to wie, może będzie na 60. Jak a właśnie, jak przedłużę, to tak. No. Więc powiem tak, urządzam parapetówę, jak już mi dadzą klucze. Jadę teraz szybko podpisać umowę lojalnościówką taką. Właśnie, że dostaję apartamenty i willy
pierwszej kolejności, dopóki one jeszcze nie trafiły nawet na whitelist. Wtedy będę miał wyjątkowe ceny, ale też będę miał tylko, powiedzmy, kilkanaście mieszkań lub will do sprzedaży, które mogę sprzedać tylko ja. No i nie muszę się spóźnić. Ostatni dzień, co? Się nie chce? Się nie chce wylatywać? Nie, chciałbym tutaj zostać. Ale no zostawiam was. Zostawiam sztafę, no. Kurde, no będzie nam smutno, co mam powiedzieć. Ale wrócę w maju. Wszyscy wracają, wszyscy wracają. Ten już, patrzcie, ten już jest upierdolony w cztery dupy. Czeka na nas dwie godziny i już ślał całe auto tutaj. Ja upaliłem konia i... Ty już nie wiesz, co się dzieje, nie? No. Jesteś na bani, kurwa. Na bani. W bani, masz na bani. Ale ten projekt tak naprawdę jest mega wielką